Dobra, widzowie, to co? Jeszcze teraz profesję. Spróbujemy się nauczyć jakiejś. Rekomendowana jest tailoring. A czemu mam tailoring rekomendowaną? Rozumiem, że każdy może coś innego, tak? A, tailoring, bo tailoring robi w sumie pod rangera. No dobrze, nauczmy się. Jedną z czterech można się nauczyć. Items crafted by each class. Wszystkie przedmioty tworzone przez klasę mogą być, daną profesję mogą być sprzedawane w Trade Center. 25% ludzi wybrało akurat tailoring. A, widzę, że wszystko porówno jest w teorii. I w zależności od tego, które klasy są wybierane, profesje są wybierane, no to to może, wiecie, zwiększyć podaż. Przez co ceny mogą gdzieś tam polecieć w dół. Dobra. Learn. Teraz, czy ja mogę gdzieś tutaj... Co to jest? Learn profession. Tam trzeba się udać, żeby się nauczyć tej profesji. Spróbujmy się nauczyć profesji, widzowie. Zobaczmy, co tam jest. Ciekawego. Jak Jarecki? 19 poziom mam Jarecki aktualnie. Dziewiętnasty poziom. Nie wiem, od którego tam mówicie, są jakieś rajdy czy coś. Zobaczymy. Ciekawe, czy w rajdzie też się uda podbić topkę DPS-a, czy nie za bardzo. Fajnie się sprzedaje te kamienie, co do itemu wkładasz do slotów. Okej. No bo to jest w sumie jeden z rodzajów pay to win'a tutaj w tej grze, nie? Że możesz sobie kupować te kamienie. Nie można tutaj wszystkiego kupować, sprzedawać za real highs, a to jest właśnie jedna z tych rzeczy. No w sumie ciekawe, no. Te kamienie to by było okej, ale weźmy to i tak nie będziemy jakoś super starać się zarabiać na tym. Po prostu zobaczmy sobie, jak te profesje wyglądają. Specjalizacje. Collection Master, Processing Master, Crafting Master. Craft. Nie mamy materiałów. Herbal linen jest potrzebne. I to by można było kupić w sumie w Trade Center, nie? To tak działa. Linen. Material. Tailor. Herbal linen. Wiecie co, jolo, kupię sobie to. Confirm. Generalnie tutaj te macy oczywiście można sobie kupić za realną kasę, bo goldcoiny można kupić za PLN-y. Więc teraz mailik przyszedł. Claim all. I zobaczmy, co tutaj mamy. I przyszło. Świetnie. I teraz bym chciał coś z tego przekrafcić. Zobaczmy, czy jest w ogóle wystarczająca ilość tych maców. Czy ta gra jest mocno pay to win? Nie, nie jest mocno pay to win. To jakby jest tutaj dużo mikro rzeczy, które są pay to win i w całości one się składają na jakiś tam, powiedzmy, dość taki... no nie za niski poziom pay to win'a, o, w ten sposób. Ale nie jest to też tak, że jest to totalnie skrajny pay to win razem z paywallem, nie? I co, zrobiłem tylko dwie rzeczy, widzowie. A, i tutaj bym mógł zrobić gacie na przykład, nie? I dostajemy dwa random atrybuty. No, to jest taki standard, nie? Najchętniej to bym chciał zrobić to. I znowu, widzowie. Elementary Yellow Crystal i Elementary Dye. I czy ja mógłbym sobie na przykład to kupić? Elementary Crystal. Zróbmy jeszcze inaczej. Tailor. Elementary. Nie mogę sobie tego kupić, tak? Purpose.
to jeszcze raz. Finished material. Czyli to jest materiał na pewno z innej prowki. To jest na pewno materiał z innej prowki. Finished material source. Tutaj można podpatrzeć. A, czyli można. To jest generalnie z jewelry. Albo tutaj mamy od alchemika. Ale jest to do kupienia. Trade center. I tutaj można sobie zakupić po prostu ten yellow crystal. Rozumiem. A jakbym teraz na przykład, widzowie, chciał zrobić coś takiego, że ja wykonałem sobie te dwa, przetworzyłem te dwa materiały i teraz ja chcę je wystawić na sprzedaż. Rekomendowana cena jest tyle. Chcę sobie listing na przykład zrobić i ciekawe, czy to pójdzie. Ciekawe, czy to pójdzie. Climb. To pozbierajmy. A, tu jeszcze coś. Day one, climb. Tutaj też jest 500 golda. Dobra. Gdzie można zagrać w Tari's Land? Zależy na jakiej platformie. Na PC-cie po prostu wpisz wyszukiwarkę Tari's Land i powinno ci znaleźć, wiesz, do pobrania. A tak to w Google Playu na przykład masz do pobrania też Tari's Land na telefon. No zobaczymy, Revox. Zobaczymy. Dobra, tutaj craftić można z każdego miejsca, to teraz tak. No tutaj już vigor zużyłem delikatnie, a to co to jest? Im większe proficiency, tym większa, bardziej zaawansowane przedmioty można craftić. Jeszcze są jakieś benefity. A, czyli jak kupimy oczywiście monthly ticket, no to wtedy tego vigoru mamy więcej. Bo dostajemy zwrot 10 wigoru za każde 100 wydane na crafting. Okej. Okay. A, im wyższe proficiency, tym no, bardziej zaawansowane przedmioty i później z tych słabszych przedmiotów też nie zdobywamy expa, jeśli chodzi o craft. Dobra, rozumiem. To mimo wszystko... Skoro ja teraz troszkę kaski dostałem, to znowu sobie przetworzę trochę tych materiałów. Będziemy przepalać tego golda w całości, wiecie? Herbal linen. Herbal linen. Zastanawiam się, dlaczego to tutaj nie znajduję, pomimo że wpisuję tą nazwę. To jakby to musi być identycznie, razem z wielkością liter. Ale dobra, to będziemy w takim razie tak przechodzili. 12 sztuk, buy, confirm. Tam to zostawimy wystawione i tak za 13, bo jestem ciekaw po prostu, czy ten rynek jest taki płynny i czy te rekomendowane ceny po prostu powodują, że może będą wschodziły te przedmioty, nie? I teraz tak, elemental crystal, 2 sztuki. I to 1 sztukę. Wygodne to. Szybko można to wszystko zdobyć, nie? Dobra. I w mailu powinniśmy mieć wszystko. Craft. 2 sztuki. Proficiency cały czas na plus. Pyk, pyk. Vigor 85. I teraz bym chciał na przykład zrobić Hunter Bootsy. A widzowie, i to już wymaga więcej proficiency, czyli musiałbym najpierw jeszcze stworzyć jakieś inne elementy, żeby dopiero te buty wytworzyć. No mógłbym tego więcej zebrać, moglibyśmy pójść na przykład gdzieś... Przeteleportuję mnie gdzieś, spróbujemy pozbierać trochę tych materiałów i dopiero... Cześć Thor, jak ten pogromca WoWa? No taki o, no, taki o. Ile tu jest pobocznych questów, widzowie. Czyli to działa w sumie podobnie jak w Guild Warsie, nie? Czyli robimy jakieś questy na mapce i z czasem po prostu dostajemy skrzynkę za eksplorację danej mapki. W ten sposób to działa. World Boss na 38 poziomie się odblokowuje. Ale to zrobimy sobie później.
poeksplorujemy mapkę. I na razie, co bym chciał, to pójść zebrać, skupić się na craftingu i zebrać troszkę tych roślinek. Już trochę posiedziałem na tym rynku. No dobrze, dobrze. O, 20 poziom, widzowie. I nowy ultimatek mi się odblokował, ale to też zaraz zobaczymy. O. I tu mogę zbierać. Ile mi to zbiera wigoru, widzowie? Herbal linen. 2. Nie za bardzo widzę go tutaj, ten wigor, tak na wierzchu. Po 4. Po 4 wigoru zbiera. 65. Tak, po 4 wigoru zbiera. Kurczę, ja nie wiem, czy mi się uda w ogóle wykrafcić ten... te buty. Chciałem chociaż te buty wykrafcić i zobaczyć, jak to działa. Oj, nie lubię takich ograniczeń, wiecie? Jak to dziennie ileś tego wigoru możesz tylko przepalić. Możemy ewentualnie spróbować zrobić te buty. A, już, już mam proficiency. No i jest git, widzowie, czyli już mogę. Dobra, to test. Uwaga. Stworzyłem buty, które wymagają 24 poziom, dają dexterity, staminę i physical dev. Nie rozumiem tego. Get two random attributes. A kiedy ja te two random attributes dostanę jeszcze? Czy po prostu te random attributes to są te? Da się wyłączyć tę ścieżkę z okruszków? Pewnie da się. Wigor to tak jak w Albionie punkty nauki? Nie do końca, Thor. To jakby bez wigoru zupełnie nie wykrafcisz danej rzeczy. A w Albionie po prostu będziesz miał ograniczoną efektywność. Jak zbindujesz buty, jak się nie mylę. Taki był mój strzał, ale nie chciałem tego mówić głośno, żeby nie zasugerować czegoś. No dobra. Czekajcie, to wszystko mogę sprzedać, nie? Po prostu. Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. O, sam syf. 82 coiny, to co to jest? Dobra, ale prócz tego to jeszcze byśmy wykrafcili sobie takie leksy i zobaczymy, co za nimi się kryje. I teraz tak. Combo stamina. I teraz jak ja je założę, będzie bind. I faktycznie dorzuciło te dwa atrybuty, czyli w momencie jak bindujesz na siebie, to te atrybuty się pojawiają, rozumiem. Okej. No dobra, to te buty będą na później, jeśli nam nie wypadną lepsze. No i tyle właściwie. Teraz byśmy mogli jeszcze wybrać specjalizację. The chance of collecting rare materials and improve the collecting efficiency. Collection master. Szczerze mówiąc, z punktu widzenia gracza free-to-play wydaje się, że lepszy byłby Collection Master. Ale z drugiej strony i tak... No, bo wtedy aż tak nie musisz pilnować tego wigoru, czy ci wystarczy na pewno na crafta. The processing cost reduces the crafting cost. Weźmy to na przykład. Cost. Upgrade. Na razie nic tutaj nie mogę. Hollow. Elementary specialization points. Czyli te punkty, w jaki sposób je mogę zdobyć? O, dobra. Jeden punkt już zdobyty. A poza tym,
Exploration reaches 20%, czyli za eksplorację, widzowie, te punkty specjalizacji też są. Rozumiem. Czyli musielibyśmy tutaj chyba po prostu pozwiedzać troszkę, bo to jest Silver Lead? Nie, czekaj, jak Ankash, to jest Ankash. Jak tutaj osiągniemy 20% eksploracji, prawdopodobnie. Czekaj, tu nie ma procentowej wartości nigdzie. Ale powiedzmy, że to jest to, nie? To tutaj dostaniemy specjalizację również do craftingu. Na to wychodzi. Czyli jak będziemy eksplorować mapkę, to też będzie można polepszyć nasze osiągi, jeśli chodzi o crafting. Teraz moglibyśmy na przykład Elementary Dexterity, czyli kiedy craftimy gear, który ma poniżej 90 gear score'a, to vigor skonsumowany będzie o 25% mniejszy. No i możemy tak zrobić. Reset kosztuje tylko 2000 silvera. Wydaje mi się, że to nie jest dużo. Można sobie zawsze to cofnąć i później mamy bardziej jeszcze zaawansowane te craftingi. No to jest, widzowie, system zerżnięty z WoWa też, tak w skrócie bym powiedział. To bym... No. W plecaku masz potę na vigor? Zaraz zobaczę. I co, ogarnąłeś z tą rozdziałką 2K? Tak, ale uznałem, że to jest gówno warte estelowe z tak niskim bitrate'em. To nie ma racji bytu na razie. Ja wczoraj zbierałem na przykład macy i skończył mi się wigor co 15 punktów i jeden punkt wigoru się odnawia ileś tam. No, no generalnie, a zobaczmy na przykład, no bo wiecie, najbardziej optymalna wersja tego krawcenia tutaj to by było to, że kupujesz sobie za realną kaskę na przykład teraz monthly ticket, który ci regeneruje wigor szybciej. Do tego... Do tego, to jest jedna rzecz, tak, więc kupujesz sobie macy za realną kaskę. Jestem też ciekaw, czekajcie, Vigor Potion, 50 Vigoru, dobra, pojawił się. Byłem ciekaw, czy nie można go kupić, ale to, co chcę zobaczyć, czy w Battle Passie również można dostać potki na vigor. O, tutaj jeszcze coś się czaiło do zdobycia. Gdzie jest Battle Pass, widzowie? Aż dziwne, że to tak nie na pierwszy rzut oka jest. Gdzie jest ten Battle Pass? Gameplay, dungeon, skille, charakter... Craft? Ja nie widzę Battle Passa. Ja sprzedawałem runy i kupowałem poty na Vigor. Czyli da się kupić potkę na Vigor, na trading poście. Tylko w której w której zakładce jest? Bo jeszcze myślałem o tym, że na przykład ta potka jest z Battle Passa. Gdzieś tam do zgarniania. Tak, gwiazdka koło minimapy. Nie, to jest coś innego chyba. O, można, widzowie, zapraszać znajomych. Widzowie, super gra, zapraszam. Cyk, rejestrujemy się z tym kodem. Nie, no żartuję. Raise Legendary Dungeon Championship. O kurde, się rozkręcają chłopaki. Prestige Scroll. Contribution. 1000 do reputacji dodaje. To też jeszcze swoją drogą. A to coś czerwonego koło minimapy. A! To chyba. Faktycznie to może być to. Tylko gdzieś tu... O, claim. Battle Pass. I tu jestem ciekaw, czy nie ma Battle Passków też. Znaczy Vigor Pointsów. Ty, nie ma. Jest Lucky Coin faktycznie za dodatkowy sprzęt. Tutaj są Vigor Potiony. Można by było co najwyżej kupić level sobie na Battle Passie i wtedy Vigor Potkę zdobyć. Ale to czekaj. Vigor... A to jak to kupowałeś te Vigor Potki w takim razie, Revox? Gdzieś w Potion? Potion. Ja tego nie widzę, żeby tutaj była taka możliwość. Combo Potion.
Mikstura nie. I burst też nie. No właśnie, nic mi nie wyszukuje totalnie. A ta Vigor Podka też się może inaczej nazywać jeszcze. Zróbmy jeszcze tak. Battle Pass. Vigor Potion. Not for sale. Nie jest na sprzedaż. Ale to serio, Revox? Nie. Sorry, że ci tak nie ufam, ale ja nie widzę, żeby była taka opcja na kupienie tego po prostu w Trading Poście. Na wzór WoWa, Arthur, najbardziej, wiesz? Tylko w wersji mobilnej. Jest bardzo dużo tutaj mechanik z WoWa. Właściwie tak powiedziałbym 1:1, tylko inaczej na interfejsie to jest zaprezentowane. Nie wiem, ja nie widzę tutaj opcji. A, czekaj, tu może by była Vigor Podka, czy nie? Nie, no ona jest za jakąś inną walutę, co to jest? To jest jakaś inna waluta. Full loot? Nie, nie ma tutaj full loota. Nie ma, nie ma. To są za daily aktywności te Vigor Podki. Po prostu. A nie za kupno za realną kaskę. Destiny Token. Ice Thrower. Nie wiem. Tak jakby nie widzę opcji przeskoczenia craftingu, zużywanego wigoru w craftingu, bo w gatheringu nie ma problemu. Skupujesz macy za realną kasę. Ale nie widzę takiej opcji w craftingu. W craftingu jest to ograniczone i tyle. Nie jesteś w stanie przeskoczyć. Tak mi się wydaje. Spoceńcy z Albiona nie przyjdą? No nie, nie, nie. To nie ten typ gierki. Silver Lead. A niech mają. I zobaczymy, co tutaj jeszcze można kupić. O, to daje nam Inscribed Stone Energy. Tutaj są emblemy. I zobaczmy, czy ja mogę te Inscribe Stone'y teraz jakoś awansować. Recommended build. Confirm. Łopanie. A gdzie to idzie? W tą stronę jakoś. Omni. Dexterity. I tutaj coś będzie. Chatter. Combo rate increased by 0.2%. Okej. Okay. Chciałbym to na przykład tu wrzucić. Ale... czy ja mogę, widzowie, teraz na przykład w jakiś sposób zupgrade'ować to? Mogę. I teraz w praktyce to wygląda tak, że ja bym mógł od razu wyżej wrzucić ten poziom, kupując te szatery, znaczy te runki, po prostu z Trading Posta, jeśli się nie mylę. Tak? Tu są gemy, tu są emblemy. Czekajcie, chcę zobaczyć to. Kupię. Mail. Claim. O, kicior. Przynajmniej nam wpadł. Burst. Tak. I teraz mam jeszcze więcej tego. I w ten sposób mogę sobie kliknąć upgrade i mogę kolejne sobie wzmocnić. I w ten sposób mogę zboostować sobie statystyki tutaj na Inscribed Stone'ach. No, czyli da się. Da się. Trochę z WoWa, trochę Genshin Impact, trochę tak. PvP? Ja na razie wiem tylko o instancjonowanym PvP, żadnego innego nie testowałem, ale nie wiem, czy nie słyszałem pogłosek, że na Open World też ma być PvP z czasem.
O housingu też jeszcze nie słyszałem, żadnym. Nic a nic. Dobra. Czyli pecik za nami będzie chodził po prostu. Git. Skille teraz. Upgrade all. I talenty. Okej. O, dopiero później. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tu mamy to, to, to. No dobra, można jeszcze widzowie spróbować coś przykrafcić. Ale czy jest sens próbować kolejne? Zaraz nam i tak wypadnie lepszy sprzęt. I na razie bardzo prosty ten crafting się wydaje, nie? Plus tutaj są specjalizacje, a to są jakieś tam procentówki i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj żadnych skilli w trakcie krawcenia jako takich, tylko po prostu RNG plus expienie i zużywanie z daily zasobu, jakim jest Vigor. No i to tyle. W jaką zajebistą gierkę polecam zagrać? Lineage 2, WoW, Albion Online i... Zastanawiam się teraz też jeszcze nad Mortalem, aktualnie. Tak sobie myślę. A czekaj, craft a 68 gear score. Aha, to jeszcze tutaj raz muszę skrafcić to chyba, Hunter Bootsy. Czy ja mogę to kupić od razu tak na dystans? Okej, okay, mogę. Trade Center. Buy. I teraz claimujemy. I kolejny crafting, widzowie. Cyk, cyk. Hunter Bootsy. Ciekawe, czy one mogą wyjść w jakiejś ulepszonej wersji, epickiej, czy coś w ten deseń, czy nie za bardzo. No bo tak, to one wszystkie chyba takie same wychodzą. Jedynie co, to się różnią tymi dwoma statami ewentualnie, które mogą się wylosować, tak? 4,8, 142, 58. Czyli baza jest zawsze taka sama chyba. Ale to sobie, trzeba by było jeszcze więcej ich wykrafcić i wtedy zweryfikować. Dobra, mamy to. A ty, co jest? A, źle wykrafciłem, widzowie. To jeszcze raz. Mortal Kombat czy Mortal Online? Mortal Online. A powiedziałem Mortal Kombat? To śmiesznie. Nie, nie, Mortal Online. Miałem na myśli, ale dwójkę. O nie, nie mamy wigoru, widzowie. No i ciul bombki strzeli, już nie pokrafcimy. O, czekajcie, bo to jest PvP znowu. Zaraz będzie można iść w sumie na PvP też. To później, później, później. Nie, to Mortal Online miałem na myśli, dwójkę. Całkiem interesujące mi się wydaje, ale raczej nie będzie czasu, żeby pograć w najbliższym czasie. Oczywiście jeszcze więcej tego jest do zebrania. Co to jest za waluta? Battle Pass Exp. A, okej, okej, okej. Okej. A, jest wigorek kolejny. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Czyli możemy krafcić dalej. Czyli teraz tak. I to. Skancelowałem. Oj, nie pamiętam piecia. Nie pamiętam. Nie mam pojęcia. A założę sobie. Combo Omni. Ty, no to lepsze wyszły niż tamte. A ja mogę te... chociażby... sprzęty również sam sprzedać? Czyli na przykład listing? Mogę niby. I 140. No dobra, a jakbym chciał je wystawić na sprzedaż chociażby. Ciekawe, czy to pójdzie. Wydaje mi się, że na początku sezonu powinna być płynność i ktoś to powinien skupować.
Ktoś tam raczej chyba doładowuje kaskę i skupuje takie pierdolety. Zobaczymy. A jeszcze wykrawce... Tu pozbieram. Jeszcze wykrawce te zwykłe. Zobaczymy, czy to schodzi. Ale to chyba jest zapowiedziane już oficjalnie Pitutek, czy nie? Te cross-realmowe gildie. Teraz to już tam wszystko jest cross-realmowe, więc... Więc to już żadna różnica, nie? Tak jakby chyba już full w cross-realm będą szli. No ja nie jestem zwolennikiem cross-realmu, ale też nie ma idealnego rozwiązania. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby po prostu... jakby to powiedzieć... mieć wszystko na jednym serwerze, ale nie mieć shardowania w ogóle też pomiędzy serwerami. Czyli jak idziesz w jakieś miejsce, to wiesz, że jak ktoś tam stoi, to na pewno go zobaczysz, a nie, że cię przerzuca między channelami. Ale jeszcze nie zrobili takiej infrastruktury, żeby to tak działało. Ale jak dla mnie to jest super immersyjne. No a jak są shardy, no to już wszystko jedno, to już miesza się, bo się miesza i tyle. A tak to wiesz, za dawnych czasów, jak wszystko było tylko na jednym serwerze, to mega przyjemne to było, bo wiedziałeś, że jest jakiś na serwerze wymiatacz, top DPS, do którego się mogłeś odezwać, no i mijałeś go nieraz w mieście i to było fajne, że widywałeś po prostu te same twarze, tych samych bohaterów. Bardzo, bardzo mi się to podobało, nie? No, zobaczymy, czy im się to uda w ogóle, Jarecki, nie? No, Pitutek, no chyba spoko teraz, jak już i tak wszystko jest cross-realmowe, no to chyba spoko. Dobra, widzowie, wigoru już więcej nie ma, tyle z craftingu, tyle jesteśmy w stanie w craftingu ugrać.